Cześć, no to zaczynamy wyzwanie. Jestem w Dolinie Pięciu Stawów. Tutaj możecie zobaczyć wielki staw polski. Dalej mały staw. I teraz tutaj po prawej stronie, jak zobaczycie na górę, mamy szpiglasowy wierch. I tam, drodzy wolontariusze, pro salute, właśnie dla was idę. Na powolne relacje, może z trasy uda się nadać na pewno ze szczytu, więc pozdrawiam. Cześć, no to teraz witam was z połowy drogi. To moje zmęczenie i pot jest specjalnie z waszej intencji, wolontariuszów Stowarzyszenia Pro Salute z Białegostoku. No do szczytu zostało jeszcze kawałek. Do szczytu zostało kawałek, ale możecie podziwiać razem ze mną piękne widoki. Całą Lowberg, Zawratem, Świnicą, Kozim Wielkiem. W dół Dolina Pięciu Stawów. No i mój pot, który jest dla was. Do zobaczenia na szczycie. No cześć. Słuchajcie, już jesteśmy prawie pod Przełęczą. To co tutaj widzicie, to są łańcuchy, po których się spinam. Ale to i tak nie jest nic przy tym, co wy robicie na co dzień. Słuchajcie, no to jesteśmy na Przełęczy Szpiglasowej. To specjalnie dla mnie, no dla was. Specjalnie tutaj wszedłem. I teraz jakbyście zobaczyli, Mięguszowiecki Wierch. Rysy, co tam dalej kolega podpowiada? Co dalej? O tam Gerlach. O tam. A tam właśnie, gdzie widzicie, palcem pokazuje Gerlach. Najpiękniejszy i największy szczyt Tatr Słowackich, ale to jak będę miał większą kondycję, to za rok specjalnie dla was, jako wolontariuszy stowarzyszenia. Fajne. No właśnie, to chciałem wrócić całego, więc możemy się zbardać. Cześć. Słuchajcie, więc jestem już na szczycie, ale tak naprawdę te szczyty, które zdobywają nasze dzieci w stowarzyszeniu, są o wiele większe. Mój trud, mój wysiłek, będę mógł powtórzyć. Natomiast problem, jak wiecie, dzieci z dystrofią mięśniową, z dystrofią Duchenna, jest taki, że często ich szczytem możliwości jest to, że potrafią wejść 2 stopnie. Potrafią ruszyć ręką, co jest najstraszniejsze też w tej chorobie, jak wiecie, że to jest choroba nieuleczalna. My proponujemy w stowarzyszeniu leczenie tym dzieciom, leczenie eksperymentalne. Link do informacji o tym leczeniu znajdziecie pod tym filmikiem. Ten film, jak powiedziałem, dedykuję wam, wolontariuszom z naszego stowarzyszenia, ale każdy, kto chce wspomóc nasze działania na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, zapraszam do przeczytania informacji o całym stowarzyszeniu. Oh, 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 oh